To jest moja siostra. Tam jest Julia. Znacie! Tam jest cukierka, dobra? Jesteśmy w Żywcu. Jesteśmy w Żywcu przypadkowo troszkę, ja nic nie widzę. Muszę uważać, bo siedzimy w tych. Ja ci zrobię taki ładny widok. Siedzimy w majtach. Bo jest cieplutko, a myśmy się trochę za bardzo naubierały, w dodatku w czarne gacie. Jesteśmy na rowerkach. Pedałujemy. Jest piękna pogoda, a później idziemy na Corteza. Bogunia kupiła bilety. Właściwie przez przypadek. Jeszcze jest na sprzedaż. I będę w Polsce, będę w Zakopanem, będę u taty koło Tarnowa, będę w Krakowie, także będzie długi vlog. O, Bogunia, bo widać kawałek twojego mięska. Dziękujemy wam za dzisiejszy wieczór. Nam było fajnie. Dzięki. Panie Macie w tym Żywcu. Dziękujemy jeszcze raz wszystkie dobrego dnia. Idźcie spać do domu. Dzieci. Pa. Na razie. Było fajnie. Dziewczyny się podniecają. I chcą, żeby Cortez, jeżeli kiedykolwiek to obejrzy, żeby napisał. Tak, odezwij tak, się Cortez. Napisz Cortez. No, 47. Nie, tak na serio to było fajnie. Dzień kolejny. Odwiozłyśmy właśnie Bogunię, bo Bogunia sobie dalej tam jedzie w świat. Odwiozłyśmy ją na pociąg. My jedziemy, tutaj mam kierowca, bombowca. I co? My jedziemy na za Tarnów właściwie, bo jedziemy do taty. Mój tata mieszka w Maniowie. W Maniowie ja się wychowałam, ale to wam wszystko pokażę. To jest wieś. Mi rośnie coś tutaj, o, jakieś zimno czy coś. Troszkę chorowałam przed wyjazdem, a wczoraj po przylocie, po lądowaniu, jak zajechałyśmy już do hotelu, puściła mi się nos, z nosa strasznie krew. Więc nie wiem, jestem może osłabiona. Mam też podkowy pod oczami straszne, ale to chyba przez to, że ostatnio się nie za bardzo wysypiam. I zostało nam jeszcze jakieś, nie wiem, ze 100 km. Ale jedzie się fajnie, przyjemnie, bo nie jest tak duszno i parno. Więc, chyba odezwę się już do was z Maniowa. Ale jeszcze na pewno pojedziemy na lody. To wam pokażę najlepsze lody w Szczucinie. To na potem. Zajechałyśmy bezpiecznie. Teraz przyjechałyśmy na taki jarmark pełno samochodów. I przy okazji idziemy na cmentarz, bo cmentarz jest zaraz tutaj niedaleko. Poodwiedzamy zmarłą rodzinę. I ja właściwie dawno na takim jarmarku nie byłam, więc ciekawe, co tam dalej mają, czy mają coś fajnego. Wiecie co, idziemy na lody, ale tu na tej wsi, jak nagrywam, to strasznie ludzie dziwnie na mnie patrzą. Nie, od góry do dołu, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czy źle wyglądam, czy jestem gruba. Czy chodzi o mój brzusio? Czy chodzi o to, że ludzie nie wiedzą, że można mówić do kamery? Albo może o to, że mam syfa? Nie wiem. Zaraz wam pokażę, jakie piękne lody sobie kupimy. No dobra, może te lody nie wyglądają jakoś tak super ekstra, bo widziałam ładniejsze. Ale w smaku są naprawdę zarąbiste i można mieszać smaki. A my jesteśmy w centrum Szczucina. Nie Szczecina, tylko Szczucina. Tu jest ryneczek, to znaczy no takie właściwie centrum. Tak zwane.
zwane planty. Tak zwane planty. Ja się w Szczucinie urodziłam. Kiedyś to była wieś czy gmina. Tak, a teraz już jest miasteczkiem od kilku lat. Także taka malutka mieścina. Ręka w górę, kto zna placki na mięsie? Wiem, że daje się mąkę i drożdże. I nie wiem, co dalej, ale są pyszne. Przyjechałyśmy teraz do Zalipia. Ja o Zalipiu wcześniej nie słyszałam, dopiero przeczytałam gdzieś artykuł i to w dodatku po angielsku, jak byłam w Norwegii. I spodobało mi się, tutaj głównym przewodnim motywem są kwiaty. Namalowane kwiaty na domkach, na studniach, wszędzie. Kwiaty. Czy to dla mnie? Tak, chciałam ci za ucho wsadzić. I ten, i sprawdziłam, że to jest tylko 26 km od tej wsi naszej, tutaj gdzie się wychowałam. To znaczy, gdzie przyjeżdżałam na wakacje. I właśnie tutaj sobie przyjechałyśmy. We dwie. O nie! Spadł mi kwiat. Powiem wam, że jest bardzo ładnie, tak malowniczo. I tak to tutaj wygląda. Dużo takich właśnie domków pomalowanych dookoła. Co prawda tutaj pisze, że trzeba mieć zgodę właściciela domku na różne sesje i tak dalej, no ale my tutaj sesji z żadnej nie robimy, prawda? A tam jest jakiś malutki. Co mam? Bardzo ładna miejscowość, jeżeli jesteście z okolic, to polecamy, bo naprawdę warto. Niby nic takiego, ale najbardziej mi się chyba podobał ten domek, gdzie można było wejść do środka. I tam było wszystko odtworzone jeszcze właśnie z tych lat, nie wiem sprzed ilu lat właściwie, ale było to bardzo stare. Bardzo fajne. Podobało się? Fajnie było. A teraz jedziemy na festyn. Na festyn pod Kościół. Festyn tak naprawdę był mniejszy niż się spodziewałyśmy, więc wpadłyśmy i wypadłyśmy pierwsze stoisko, bo właściwie tylko było jedno. Kupiłyśmy ciacha z dziurką. Jak ze starych dobrych czasów. A to jest Maniów. Czyli tutaj urodzili się moi rodzice, wychowali się moi rodzice i ja tutaj spędzałam większość swoich wakacji. Zazwyczaj były to 2 miesiące. Zachód słońca, nie widać tam w oddali. Idę na spacerek, nic się tu właściwie nie dzieje. Cisza, spokój. Ale powiem wam, że nawet wieś idzie z postępem. Zamiast takich kwadratowych bali ze słomy, już są okrągłe, już coraz większy postęp. Moje wspomnienia są trochę inne z tych miejsc, z tego miejsca, z tych okolic. Przejeździłam tu kilometry na rowerze jako dziecko. Biegałam tu bez butów na boso po gnoju. Zakochiwałam się w chłopcach, wiecie, moje pierwsze miłości. Co jeszcze tutaj robiłam? Jeździłam, uczyłam się jeździć na komarku, na WSC. Nie wiem, czy bym jeszcze potrafiła, może jeszcze tak. A teraz co? Teraz wszystko się tutaj pozmieniało.
i cieszę się, że tak, idziemy tam dalej, no. I cieszę się, że załapałam się jeszcze na takie fajne dzieciństwo, bo teraz wiecie wszyscy, jak to wygląda, tablety, telefony. No ja miałam to szczęście, że mogłam troszkę jeszcze liznąć tego prawdziwego dzieciństwa. Jest tu też kukurydza, którą kradłam jako dziecko. Ale żałuję, że nie ma słoneczników, bo bardzo mi się chciało podziubać takiego prawdziwego słonecznika, ale nigdzie nie mogłam znaleźć. Tam... Gdzie ona jest? Nie widać jej. Machała do was moja siostra, ale ona jest daleko, bo ona jechała rowerem. A ja sobie przyszłam zrobić, jak przystało na prawdziwą, hashtag Instagram, zdjęcie przy słomie, żebym nie była gorsza, żebym też miała zdjęcie przy balu. A to plener. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy z Tarnowa. Przyjechałyśmy na USG. Idziemy właśnie... dobrze idziemy. Ja tu mam mapę. Zostawiłyśmy samochód. Tam jest Mizia. A ja też, ja też. Ja mam tu. Ja mam spożywczą. Byłyśmy w tym, w barze mlecznym. Najadłyśmy się, ale jest tak gorąco. Mi jest słabo. Idziemy, mamy jeszcze pół godziny, ale idziemy dlatego, że ja mam nadzieję, że tam po prostu będzie klima. I zobaczymy. Dzieciątko rośnie i ma się dobrze, tutaj nawet się uśmiecha. Ale to, że rośnie, to akurat czuję, bo kopniaki naprawdę czasami sprzedaje mi bardzo mocne. Uwaga, jest akcja poszukiwania jajek. Znalazłam! Cyk! Idzie kur. Idzie kura? Idzie kur. Powiem wam, że jako dzieciak uwielbiałam chodzić po stodole i szukać gniazd. I zawsze się jarałam, jak znalazłam jakieś nowe gniazdo. I teraz też się jaram, chociaż wiedziałam, że tu są jajka. To znaczy, że tu nie są kury. No ale i tak się jaram. Co jest jeszcze zarąbistego na wsi? Pomidory! Na przykład pomidorki. Takie z pola. Albo arbuzy. Albo cukinia. Albo papryczki chili. Albo kapustka. Albo orzechy włoskie. Albo jeżynki. Albo pietruszka, albo marchewka. Jest też prywatna zbieraczka. Zapraszam. Oferuję zbiory pomidorów. Minimum 25 zł na godzinę. Dziękuję. Uwaga! Jesteśmy miłość, miłość w Zakopanem! Przyjechaliśmy do Zakopca, jest pięknie, czyściutko, za jedyne 240 zł za dwie osoby, za trzy noce, miejscowości Suche, polecam, Tatar, u Tatara, Tatara, u Tatara, polecam, ja i moje maleństwo. Całkowicie nieświadomie wybrałam to miejsce.
i zobaczcie uważnie, gdzie jesteśmy. Tu są suche, a tam są cipki. Plan był taki, że jedziemy sobie, tu pod domem mamy przystanek autobusowy, więc postanowiłyśmy, że jedziemy na Gubałówkę i z Gubałówki sobie zjedziemy tam kolejką linową i pojedziemy na Krupówki. No i siedzimy, czekamy, damy na busik. Ja z daleka widzę, że coś jedzie, ala busik. Ja jestem ślepa, to ja się przyznaję, że ja dokładnie nie widziałam. A moja szanowna, inteligentna, moja siostra mówi: co ty, nie, to ciężarówka jedzie, to ciężarówka, to nie. Więc ja siedzę dalej. I później przyjechał pan. Okazało się, że to był właśnie ten busik, na który myśmy czekały. I teraz to chyba jedziemy jednak samochodem, bo chyba nic innego nie wymyślimy. Też zaczyna padać. Pogoda nie jest za sprzyjająca na razie, ale nie wiem, chyba pojedziemy może w takim układzie na termy, coś wymyślimy. Także tego. Koniec końców znalazłyśmy się na Krupówkach. Pada. Wyglądamy jak dwa kondony. Przyjechałyśmy samochodem i nawet nie było problemu ze znalezieniem parkingu. Z darmowego w dodatku. Więc jak to była ulica? Nie pamiętam. Górska? Nie. Nie wiem, nie pamiętam. Może napiszę wam, ktoś, kto by się wybierał do Zakopanego, może mu się przyda. Ludzi dużo. Idziemy po Ostypkach. Byliśmy właśnie na termach i co? Chochołowskie termy, tak to się dokładnie nazywa. Miejsce bardzo fajne. Cena też spoko, bo chyba 69 zł za 3 godziny. Ale jak dla mnie było za dużo osób, dlatego że ja musiałam uważać cały czas na to, żeby się oczywiście nie poślizgnąć. Dzieciaki latały między nogami, dzieciaków było mnóstwo też w wodzie, one się tam, wiadomo, gimnastykowały, skakały i tak dalej, więc ja musiałam uważać na to, żeby nie kopnęły mnie w brzuch. I co jeszcze? No minusem też to jest, że nie mogłam właściwie z większości atrakcji tutaj korzystać, bo nie mogłam wejść ani do sauny, ani do jacuzzi, ani na solanki, ani na, co tam jeszcze było? Siarkowe. Baseny siarkowe. Więc to trochę taki minus. Ani na zjeżdżalnię właśnie. Ale ogólnie bardzo polecam dla rodzin z dziećmi, dla dorosłych, dla wszystkich. I bardzo serdecznie pozdrawiam moją Wickę, która mi zwróciła uwagę właśnie, bo weszłam sobie na... To były solanki, tak? Mhm. Weszłam sobie na solanki i właśnie nie do końca byłam pewna, czy mogę tam iść. I właśnie moja Wicka podeszła do mnie i powiedziała, że nie mogę tutaj przebywać, więc od razu wyszłam. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I co? I teraz jedziemy coś zjeść i jedziemy do hotelu. Znowu? Znowu. Jadłyśmy tutaj w tym, bo wiadomo, woda wyciąga strasznie i zgłodniałyśmy, ale musimy jeszcze sobie coś kupić. Może kupimy po prostu coś na wynos do hotelu. I tyle. Dziś jest ładniejsza pogoda, ale przyszedł czas na zakupy. Dlatego, że mam wrażenie, że brzuch rośnie mi po prostu z dnia na dzień i najzwyczajniej w świecie nie mam się już w co ubrać, bo nic się już nie mieszczy.
zakupy porobione. A mimo wszystko jestem trochę zdegustowana, bo jest dyskryminacja kobiet w ciąży. Nie ma dla mnie ciuchów ciążowych, działów ciążowych w żadnym sklepie. Teraz idziemy do Muzeum Oscypka. Jeżeli mówiłam, że pogoda się poprawiła, to żartowałam, bo obstawiam, że za 2 minuty 37 sekund runie deszczyk. Nogi także. Temperatura mleka 36,7 stopni, termometr tu. Oscypka pucimy, z tym pucimy, wszystko pucimy tu. Idziemy na zimowe pucie. I także na baczocze mikserów nie mamy. Kawę w patykach, chcemy to, co by mikser mieli. To wszystko okrutnie pomału. Nie ino ręce majsiczko krótnie już. Po klapce, także co miesiąc, co dzień to krótce. I tak to wygląda. Tu spadę, że trzeba i ja jasny. Każdy jeden odcypek musi tak wyglądać. My już jesteśmy w hotelu. Przyjechałyśmy właśnie w tej chwili. Pierwsza sprawa odnośnie Muzeum Oscypków. Było bardzo fajnie. Trochę żeśmy się dowiedziały, jak powstają oscypki i na koniec można było sobie zrobić samemu oscypka. Były różne foremki. O, tutaj jest na przykład w kształcie serduszka. Taki sobie zrobiłam ja. Druga sprawa, niestety przykra. Na Giewoncie zginęło, nie wiem ile dokładnie osób, ale przyszła burza i właściwie myśmy w tą burzę już ostatnie 500 metrów żeśmy szły. Na szczęście ta burza była troszkę dalej, więc te pioruny nie waliły jeszcze tak blisko nas. Gdy weszłyśmy po kilku minutach właśnie do budynku, waliły pioruny i no niestety byli turyści, prawdopodobnie wszyscy z Polski. Karetki, śmigłowce, helikoptery. Masakra. Udało się wjechać na Gubałówkę. Tam byliśmy na końcu. I nawet załapałyśmy się na kolejkę. Już ostatni punkt wycieczki, czyli Kraków. Za nami jest smok wawelski, który właśnie zionął ogniem. Nie zdążyłam go uchwycić. W dalszym ciągu moja piękna sieś. Pogoda jest przepiękna, ale jest za ciepło jak dla mnie. Zobaczymy. Jeszcze będziemy tu jutro. Jutro też ma być ciepło, jeszcze cieplej niż dzisiaj. Ludzi jest miliony. Nie powiem, że mnie ludzie wkurzają, ale no jest ciężko po prostu się przebijać. Są ogromne kolejki, gdziekolwiek by się nie chciało wejść, więc to jest trochę takie utrudnione, tym bardziej, że jest 30 stopni. Ale to nic. Wakacje, cieszmy się chwilą. Powiem wam tak. Vlog nie będzie taki, jaki chciałam, żeby był, bo jest za dużo ludzi, za dużo koni, za dużo gołębi, za dużo dzieci, za dużo hulajnóg, hulajnogi jeżdżą. Hulajnóg? Hulajnóg! Hulajnóg! Hulajnóg, no, przecież mówię. I no co, jest pięknie.
plan był taki, że wiecie, zrobię wam jakieś ujęcia czy coś, ale jest po prostu no, za dużo ludzi i się nie da, ja nie jestem profesjonalistką. Będzie taki, jaki wyjdzie. Ja też. Byłyśmy, chciałam powiedzieć tak, że byłyśmy w restauracji, jesteśmy pojedzone jak świnki. Restauracja nazywa się The Spaghetti, jest w samym ryneczku. Najlepszy deser, jaki jadłam na świecie. Mają tam dobrą pizzę, ogólnie to jest taka włoska restauracja, jak sama nazwa wskazuje, spaghetti. Oprócz tego chciałam wam powiedzieć, że kupiłam sobie sukienkę taką. Kupiłam sobie sukienkę w promocji w TK Maxie. Okazało się, że mają dziurawę. Stój, ty tu patrzysz? Bo ja się cały czas patrzę na ekran. Dziurawę mam tutaj, o. Tu i tu, z dwóch stron. Wywietrzniki. Także co chciałam powiedzieć, to to, że no sukienka jest mega bomba, wygodna, przewiewna, ale z dziurami. Tyle. Wyszłam właśnie przed chwilą ze spa, zostałam wymasowana, wypilingowana, wybalsamowana. Jest mi dobrze. Domi biedna musiała na mnie czekać 2 godziny. A to dlatego, że to był taki voucher dostałam. Dziękuję wam Liseły jeszcze raz. To był prezent urodzinowy. I wam też właściwie polecam, jak nie macie pomysłu, to możecie sobie wejść na stronę Prezent Marzeń. I tam jest miliony różnych przykładowych prezentów w różnych cenach, więc myślę, że to jest fajna alternatywa. Czuję się świetnie. Idziemy jeść. Jeszcze pokażę wam na szybko, jak wyglądał nasz pokój, mini apartamencik, w którym zatrzymałyśmy się w Krakowie. Właściwie tutaj zacznę od wejścia. Tak, tutaj jest wejście. Kabanosy. Moja torba, bo zaraz się wybieramy na lotnisko. Tak, tu jest telewizor, tam jest kuchnia, tu jest domi. Niestety nie ma łóżka, tylko zamiast łóżka tutaj jest rozkładana sofa, która szczerze średnio wygodna jest, ale no da się pospać. Powiem tylko tyle, że dla dwóch osób, które są większych rozmiarów, będzie to za małe, no chyba że się lubicie tulić. Tu jest okno, tutaj przy wejściu jest taka
szafeczka na buty, można zostawić lampa. Bardzo podoba mi się ta ściana. Tutaj jest szafa. W kuchni jest właściwie wszystko, co potrzebujecie, więc jeżeli przyjedziecie na dłużej, na przykład chcecie sobie ugotować, to wszystko tutaj jest. Łącznie nawet z pralką, która jest tam, tu jest zmywarka, także jest wszystko. Tu jest duża szafa, tam jest też żelazko i malutka łazienka. Coś takiego. Właściwie wszystko, co potrzebne, żeby przetrwać. A to jestem ja. To się nazywa, już wam mówię, Wawelowc. O, Wawelowc. I to jest około 1,5 kilometra od centrum, od ryneczku, więc my chodzimy sobie, chodziłyśmy tam z buta. Dojechałyśmy na lotnisko już prawie. Trochę mi smutno, bo jutro muszę iść do pracy już z powrotem. Myślałam, że jej smutno, że jedzie. No smutno mi też, że jadę, bo było fajnie, ale jeszcze przyjadę, tylko że już pewnie nie w dwupaku, tylko już osobno. To będzie ciocia chrzestna. No nic, no to ja lecę. I pewnie widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał, chociaż był taki trochę roztrzepany, ale no taki był. Nie macie wyjścia. No to pa!